Dzień dobry, witam na rodzinnych warsztatach artystycznych. Dziś pokażę, jak w prosty sposób można wykonać ozdobny jesienny wieniec do zawieszenia na drzwi. Wieniec na drzwi to prosta w wykonaniu i zarazem efektowna dekoracja. Wieńce jako ozdobę domu najpopularniejsze są w okresie Bożego Narodzenia, ale taką dekorację można stworzyć na każdą porę roku, wykorzystując do tego materiały charakterystyczne dla danego sezonu. Wieńce można ozdobić w dowolny sposób. W zależności od posiadanych materiałów można stworzyć minimalistyczną lub też bardziej bogatą kompozycję. Ja pokażę Wam, jak można zrobić prosty wieniec. Zapraszam! Do wykonania jesiennych wieńców potrzebne będą wieniec, najlepszy będzie naturalny, może być ze słomy, albo ratanowy lub wiklinowy. Wieńce te występują w kolorach naturalnym. Można też kupić kolorowe. Ja mam biały. Potrzebujemy też jesienne dary natury. Kolorowe liście, żołędzie, orzechy. Tutaj mam tuję. Możemy też wykorzystać suszone zboża lub trawy, kolorowe lub w kolorze naturalnym. Mam tutaj też szyszki, to są akurat farbowane. Możemy też wykorzystać sztuczne ozdoby, takie jak na przykład liście z materiału albo jabłuszka na druciku i jagody na druciku. Potrzebny będzie też klej do klejenia na gorąco oraz nożyczki. Do wykonania pierwszego wieńca wykorzystam bazę ze słomy. Do jej ozdobienia potrzebuję liści oraz kleju na gorąco. Taki wianek jest bardzo prosty w wykonaniu. Wystarczy przykleić do niego liście, tak aby zakryły cały jego obwód. Liście można przyklejać wielowarstwowo, bawiąc się kolorami oraz ich kształtami. Zamiast bazy słomianej można też użyć zrobionej samodzielnie, wyciętej z kartonu lub tektury. Zrobienie takiego wieńca zajmie tylko kilka minut, ale pracując z klejem na gorąco trzeba zachować ostrożność, gdyż można się poparzyć. Drugi wieniec, który stworzę, jest już bardziej pracochłonny i trudniejszy w wykonaniu. Wykorzystam do niego biały wianek ratanowy. Nawet bez żadnych ozdób ma on walory dekoracyjne, ma przepiękne łuki. Wykorzystam ich strukturę do zamocowania dodatkowych dekoracji. Żołędzie, orzechów włoskich, gałązek tui oraz gałązek lnu. Nierówna powierzchnia wianka sprawia, że przyklejanie do niej dekoracji jest trudniejsze niż przyklejanie liści do wianka słomianego. Trzeba bardzo uważać, żeby się nie poparzyć.
Dwa jesienne wieńce już są gotowe. Zachęcam do zrobienia własnych dekoracji jesiennych i zapraszam na kolejne warsztaty artystyczne. Zapraszam!